Komenda Chówca ZHP w Świdnicy po raz piąty jest organizatorem finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 8 stycznia 2012 roku. Jubileuszowy finał przebiegać będzie pod hasłem Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Gramy z pompą, a ja już wam mówię krótko, tego dnia oj się będzie działo. Cześć, siema! Poza kwestią uliczną planujemy organizację jarmarku rodzinnego oraz pokazów i koncertów zespołów muzycznych. Wszystko to odbędzie się na świdnickim rynku już od godziny 12 aż do 20. Nasze działania wspierać będzie rzesza 160 wspaniałych wolontariuszy ze świdnickich szkół średnich i gimnazjów oraz 200 harcerzy i instruktorów. Scena w rynku. Finał rozpocznie się w samo południe. Rozgrzeją nas pokazy capoeiry grupy Enter Magic, nauka zumby oraz spinning show w wykonaniu instruktorów z Centrum Fitness Body Art. Sztuki walki i samoobrony zaprezentują uczniowie zespołu szkół numer 3. Na muzycznej scenie pojawią się nasze rodzime zespoły. Tantua, Zakaz Wjazdu. Jak to uwierzyć, że tyle was przyszło tu dzisiaj, by posłuchać nas. Porwać się rytmowi, daj! 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pokażemy razem jak. Rynek, 8 stycznia. Rozbujać można świat. W tym dniu bądźmy i bachmy się razem. Let's rock tonight! W niedzielne orkiestrowe popołudnie rozkołysze nas także Sony Blues. Mieszka w Polsce, to żaden cud. Warunki świetne ma przecież tu. To nic dziwnego. Cały dzień będzie trwała licytacja podarowanych przedmiotów, a jej finał odbędzie się przed godziną 19. O 19 pojawi się na scenie Gwiazda Wieczoru. Zespół ABBA Cover, który zaprezentuje największe, gorące przewoje prosto ze Skandynawii. Tym samym poderwie Świdniczan do karnawałowego szaleństwa. Tradycyjnie o godzinie 20 wystrzelimy w kierunku Dobrych Aniołów światełko do nieba. Kolorowy, szalony dzień zakończy pokaz sztucznych ogni przygotowany przez firmę Armageddon. To będzie w górze, a na dole przed sceną pojawi się Gingal Fire Show i zaprezentuje spektakularny pokaz żonglerki Pojan. Oj, będzie gorąco! W rynku, równolegle z występami scenicznymi, odbywać się będzie jarmark rodzinny, a w nim prezentacja auta rajdowego Rafała Fiołka i Tomasza Chupały oraz Piotr Betlej i jego motocykl z legendarnego wyścigu na Wyspie Man. Przejażdżki quadem z Cezarym Chrobotem, Moto Świdnica Racing Team, motocykle z klubu Rider Świdnica, animacje dla dzieci przygotowane przez Centrum Twórczej Zabawy Ale Heca. W polu teatru będzie możliwość podziwiania gwiazd dzięki Planetarium Bajkonur. A co jeszcze w programie? Pokazy sprzętu chrześcijańskiej formacji ASG Drużyna Braci, harcerski jarmark różności, a w nim ciasta domowego wypieku, gorąca czekolada, loteria fantowa i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Pokazy Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej grupy Feniks Świdnica. Nad naszym bezpieczeństwem będzie czuwał policyjny komisarz Lew, a na wygłodniałych grochówka i gorące napoje. A już w sobotę, 7 stycznia, dwa koncerty. O 21 w pubie Highlander zagra Sony Blues, a w baszcie o 19 pojawi się zespół Illuminator oraz Asumpta. Serdecznie zapraszamy. Siema!